rany. Bóg ma dla nas plan. Czasem zaskakuje nas. Ufaj, kochany, Bóg ma dla nas plan. Czasem zaskakuje nas. System miłości, w którym ciągle trwam. On dla wszystkich jest, dla każdego z nas. Dziś potrzeba miłości, by piękniejszy był świat. Tak więc mój przyjacielu, choć pokażę ci ja, Bóg anioła nam zesłał, wiedzę dał ojciec Pio. Iskra z Polski to miłość, więc podzielmy się nią. Ufaj, kochany, Bóg ma dla nas plan. Czasem zaskakuje nas. Ufaj, kochany. Bóg ma dla nas plan. Witam serdecznie wszystkich na kolejnym odcinku naszego serialu Systemu Miłości Ojca Pio, świętego Franciszka z Asyżu i wszystkich świętych, i naszego Łabądka też uczestniczy w Systemie Miłości, gdzieś sobie teraz jest. Święty Franciszek z Asyżu jest patronem zwierząt, ekologów i wielu, wielu jeszcze innych. Dlatego dzisiaj może zacznę od bajki, którą kiedyś napisałem. Pewien pan, spacerując po parku, usłyszał śpiewającego ptaka. Podszedł blisko pod drzewo, na którym snuł swoją melodię, i zapytał go: w jakim celu śpiewasz tak pięknie od wczesnego rana? Ptak zdumiał się i pomyślał: czyżby ludzie nie wiedzieli, czym jest miłość? Odpowiedział: śpiewam z miłości, jestem zakochany. Muszę śpiewać, inaczej bym zwariował. Spytał: a pan nigdy nie śpiewa? Nie kocha pan nikogo? Obawiam się, że nie. To po co pan się trudzi w tym życiu? Nie wiem, odrzekł. To panu powiem, bo jeszcze pan nie odkrył, czym jest życie. My, niższe stworzenia, wiemy to doskonale. Miłość mamy wpisaną w naturę. Dziwię się, że wy, obdarzeni wielką inteligencją, nie potraficie tego zrozumieć. To przecież takie proste. Nie potrzeba jest do tego żadna nauka ani filozofia. Kochasz? Bawisz się i śpiewasz. I jesteś bardzo szczęśliwy. To jest ta bajka. Taki bajeczek napisałem parę, tam z 30 parę chyba. Ptak śpiewał o systemie miłości. Bo żyją systemem miłości. Okazuje się, oglądałem nawet taki film, że przekraczono pewną barierę, bo dawniej nie można było o tym mówić, robili doktoraty, a uważali zwierzęta naukowcy. Uważali zwierzęta, że one nie mają emocji, że są nieinteligentne i tak dalej. To długo, długo to trwało, dopóki pewna pani zrobiła doktorat, miała oczywiście zwierzęta, potem się zaczęła, dwa lata chyba była wśród małp, i obserwowała, spisywała wszystko. I potem zrobiła oczywiście doktorat i przekonała tych wszystkich naukowców, że zwierzęta mają uczucia, że się do siebie zbliżają, kochają, są za sobą, dbają o siebie.
Więc i jest wniosek taki, że zwierzęta też się zakochują. Tak samo jak ludzie. Więc widzicie, a ojciec Pio mówił, że zwierzęta są bardzo inteligentne. Nie tylko ludzie są inteligentni, ale no zauważcie, jak kot inteligentny, pies, wszystko, mają zmysły pewne wyostrzone i lepiej to czują niż my. Pies to ma węch 60 razy chyba lepszy od człowieka, więc jak my wąchamy coś, no to coś tam dociera do tego mózgu i potem do duszy, a pies więcej czuje. Niektóre zwierzęta inaczej widzą, w podczerwieni, czy jakoś tam inaczej. W nocy kot widzi, my nie widzimy w nocy, musimy mieć latarki, światło słoneczne, czy jakieś sztuczne, chociaż to słoneczne to też sztuczne, w sumie bo to kosmici wszystko zrobili, nie Bóg przecież. Więc ten ptaszek właśnie mówił o miłości. Nasz Romeo, który tutaj jest, Krysia go namalowała, to też mówił i przekazywał, pokazywał miłość, jak miał swoją rodzinkę, swoje dzieci. No pięknie wychowywali, no ale potem nastała tragedia, jak wam mówiłem, został sam, stracił całą rodzinę. Opiekowałem się nim jakiś czas, parę miesięcy, dokarmiałem go i odleciał sobie do swoich towarzyszy, żeby tam może znowu kogoś znaleźć. Ale najczęściej po utracie partnerki właśnie łabądź na ogół nie przetrzymuje tego. Taki ogromny stres, że umiera. Ale rzeczywiście był w ciężkim stanie. Ja go podkarmiałem, także urosły mu na nowo skrzydła. No i na koniec pokazał piękne swoje anielskie skrzydła i chyba odleciał. No bo co? Nie ma go. Jeżdżę prawie co drugi dzień nad stawy, patrzę. Nie ma go. Ale miejmy nadzieję, że dobrze się ma, a może nas odwiedzi kiedyś jeszcze, w przyszłym roku. Bo od marca go tutaj znałem. Chodziłem, patrzyłem, jak jajka znoszą i wysiadują i tak dalej. Czyli system miłości działa nie tylko u człowieka, ale i u zwierząt. Natomiast nie działa u ezoteryków nawiedzonych i u opartyjniaków nie działa system miłości. Ostatnio coś słuchałem tego pana z Siemianowic, prezydenta. No, kiedyś myślałem, że on jest mądrzejszy troszkę, no ale on już tak samo zaczyna mówić, jak PO mówi. No coś okropnego. Już mi się nie podoba on. Niby taki uduchowiony, a to samo mówi, co PO. Zaczyna atakować rząd. Więc to nie jest dobrze. Nie jest dobrze. To, żeby nie atakować, trzeba troszkę miłości, tolerancji. Wszyscy. No może tak powiem. Jeśli jesteście bez grzechu, no to krytykujcie rząd. Rzućcie kamienie w niego. Który z was jest bez grzechu? Niech rzuci. Rzucicie? Chyba nie. Jezus też to ten sam trik zastosował wobec kapłanów, a miał obok cudzołożnicę, która tam dawała miłość innym ludziom. I złapali ją Żydzi. Oni sobie mogli używać, tylko ona nie. Złapali ją i przyprowadzili do Jezusa, żeby on coś na ten temat poradził. Czy ją potępi, czy nie? A on właśnie tak powiedział. Jeśli któryś z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. No i nikt nie rzucił, rozeszli się. Jeśli któryś z was krytykuje PiS i potępia PiS, a jest bez grzechu, no to niech krytykuje dalej. To znaczy, że ma grzech. Nie jesteśmy czyści do końca. Naprawdę rząd jest wspaniały, robi co może. Pewnie, że są pewne takie frakcje i w PiSie, i wszędzie tak jest, że gdzieś tam są nieczyste dusze i coś kombinują, podchodzą. Ale większość to krytyka straszna. To nie było takiej krytyki komuny, jak PiS, który jest naprawdę z nieba nam przyszedł tutaj do Polski. To jeszcze gorzej go krytykują niż tych PO-wców, niż postkomunistyczne, bo to wszystko jest, ta lewa strona to jest postkomuna przecież. I tego się trzymają. No niedobrze, niedobrze. To mi się nie podoba. I pan też chce robić karierę widocznie. Już tam jakieś partie, czy ponadpartyjny. Bo oni nie chcą partii. Oczywiście, że w przyszłości nie będzie partii. Będzie coś innego, ale na razie póki co jest tak, jak jest. Nie zmienimy tego za, nie wiem, żeby nie wiem co.
Nie da rady. Musiałaby chyba tu jakaś bomba jądrowa walnąć w Warszawę i rozbić to wszystko, ale się nie da. Na razie jest taki system, taki wymyślony, taka demokracja. Trzeba było potem wprowadzać zmiany, oczywiście, że tak. Referenda, demokracja bezpośrednia i tak dalej, i tak dalej. To wszystko wiemy, więc nie idziemy do władzy, żeby robić karierę i pieniądze i być sławnym, tylko idziemy po to, żeby wszystkim służyć, narodowi służyć. I właśnie nasz prezydent jest najwspanialszy do tej pory. I on rzeczywiście służy, stara się jak może, jeździ, załatwia. Premier to samo. Co mogą, to robią. Od rana do wieczora harują, żeby w Polsce było jako tako, a kryzys jest na całym świecie. Dobrze, to teraz to znowu pokażę tą książkę. Jak chcecie sobie kupić, to kupcie. Jak nie, to nie. Wasza karma. Ja wam tylko chcę pomóc. Ale każdy musi sam podejmować decyzje we wszystkim. Nie ma innej opcji. Ojciec mówił też tak samo i mnie. Każdy musi sam. Pomódlmy się może do świętego Franciszka z Asyżu o pokój na świecie i o zrozumienie ducha, abyśmy starali się jak najwięcej miłości dawać, jak najwięcej dobra, jak największą siłą i mocą miłości promieniować, dawać, pałać tą miłością do innych. Pamiętam, jak czytałem o świętym Stanisławie Kostce, on miał 18 lat, jak umarł. To miał taką miłość do Boga i do Matki Najświętszej, że wyrywało mu serce. Był tak gorący, że mu musieli przykładać, bo się unosił prawie. Przykładali mu po prostu lód na piersi, bo tak go rozpalała ta miłość do Boga, do nieba. To bądźmy tacy, jak on właśnie. Tak rozpalać serce i innym dawać, innych, żeby to odczuli, niekoniecznie nas macając, że tak powiem, widząc nawet, bo można działać na odległość. Święta Teresia mała na odległość działała. Była misjonarką klauzurową, a cały czas misję prowadziła, modliła się, dawała innym miłość i wiele dusz zrozumiało. Ojciec Pio tak samo. I otwierali serce, nawet nie wiedzieli dlaczego, a ktoś się poświęcał, ktoś modlił się za nich. Dlatego nawet kiedyś pytałem o pewną zakonnicę, którą znałem, klauzurową właśnie, karmelitankę, bo tam dyrektor, mój przełożony odprawiał mszę, więc czasami ja tam służyłem, jakoś tak było. I tam zaprzyjaźniłem się z taką jedną zakonnicą. Przez kraty, żeśmy oczywiście zawsze rozmawiali. I ojca Pio też o nią pytałem, bo ją coś tam się działo, a ojciec Pio powiedział, że musi zwrócić uwagę na zęby. No, to jej powiedziałem, bo ona też wierzyła w ojca Pio i przekazałem tą wiedzę trochę. I właśnie powiedział mi, że te karmelitanki to jest droga królewska. Królewska droga, właśnie tak, tak trzeba postępować. Nie hucznie na zewnątrz być władcą, jakimś szefem partii, czy coś tam mieć władzę, zmieniać. To wszystko jest pizna woda, naprawdę. Jeśli nie będzie miłości w nas, dobra, tej drogi królewskiej wewnętrznej, to świat będzie szalał dalej, tak samo jak szaleje. Siebie musimy zmieniać i pokazywać, że inni powinni też się zmienić, ale nic na siłę, nic na siłę. No cóż, są różne warstwy doskonałości, różne warstwy rozumienia. Musimy cały czas postępować. Najpierw uczymy się dodawać i odejmować. Potem, jak ojciec taką naukę podał, potem się uczymy dzielić i mnożyć, potem dopiero potęgować, więc idziemy po kolei, a potem na końcu matura. No, różni politycy, różni ludzie są na różnych poziomach, dlatego możemy się dziwić, jak oni postępują i co robią, ale trzeba ich przyspieszać, szpilkę im pod pupę podkładać, kłuć ich troszeczkę, żeby szli do przodu, żeby nie zostali tylko na dodawaniu i odejmowaniu, żeby zdawali następną klasę, pierwszą, do drugiej, żeby poszli przynajmniej. Dobra, to modlimy się do świętego Franciszka z Asyżu. O Panie, uczyń nas narzędzia Twojego pokoju, abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść, wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda, jedność tam, gdzie panuje rozum, prawdę tam, gdzie panuje błąd,
wiarę tam, gdzie panuje zwątpienie, nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz, światło tam, gdzie panuje mrok, radość tam, gdzie panuje smutek. Sprawa, byśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać, nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć, nie tyle szukać miłości, co kochać, albowiem dając otrzymujemy, wybaczając zyskujemy przebaczenie, a umierając rodzimy się do wiecznego życia w niebie. A tam się nic nie musi, nic nie potrzeba, tylko się chce. Taka jest definicja nieba według ojca Pio. To jeszcze wam coś przeczytam. Miłego i łatwego, żeby nie było skomplikowane. Ezoterycy wam komplikują życie. Jest taki jeden człowiek, troszkę chory psychicznie, ciągle mnie tam Sławka skrytykował, potępił, ojca Pio potępił, mnie potępił, wszystkich potępia, jeszcze mnie tam wywołuje i znowu to samo robi co kiedyś. No już oberwał kilka razy, skasował kanał, podleczył się i znowu wrócił i to samo robi. No nie wiem, to jest dziwne dla mnie wszystko. Znaczy nie dziwne, nie, no ja to rozumiem. Nie ma na kim kariery robić, to na nas robi po prostu. Zamiast sobie sam coś wymyśleć to i iść do Boga, to czepia się nas. No ale to taki człowiek chory. Pamiętam, jak SMS-y mi pisał, co on tam wygadywał na mnie, że w młodości w jakichś spodniach wchodziłem, byłem rozbójnikiem i chodziłem w spodniach jakieś w paski. To on mi tak pisał, a dzisiaj filmiki robi i komentuje te wszystkie bzdury kompletne. Nic nie rozumie. Chory człowiek po prostu. No musi się troszkę leczyć, bo ojciec Pio mówił, że trzeba chodzić do lekarzy. Trzeba chodzić do lekarzy. Jak jest źle, to iść do lekarza. Lepiej sobie zażyć, tak Święta Teresa mi też powiedziała kiedyś taką rzecz. Lepiej sobie zażyć tabletkę, niż powiedzieć za dużo, albo ugryźć się w język. Więc są tabletki uspokajające, tabletki wyciszające. No, powinien zażyć takie tabletki i nie gadać bzdur ezoterycznych. No ale to już tak, margines. Jego sprawa, no cóż. Dobra, to czytam z drugiego tomu jeszcze troszkę. Wolność na ziemi ma rozliczne prawa. Pierwszym z nich jest wolność do prawdy. Następnie wolność do miłości. Wreszcie wolność do wszystkiego, do wszelkiego szlachetnego dobra. Reszta jest niewolą. Skoro potrzebujemy wolności i walczymy o nią, nawet za cenę życia materialnego, to świadczy, że ktoś ją nam odebrał, kodując nasze życie w świecie niedoskonałych praw materialnych. Następna myśl. Atrakcja jest jedną z podstaw szczęścia. Bez zachwytu i atrakcji, na ziemi nawet, czy w niebie, nie byłoby szczęścia, zadowolenia i uwielbienia wewnętrznego czy zewnętrznego. Dlatego cały upadły kosmos mimo wszystko naśladuje świat Boga, ale nie we wszystkim, bo życie tu jest tylko namiastką boskich cywilizacji w niebie. Musimy jeszcze troszkę poraczkować, aby tam się dostać. Jeszcze jedna myśl. Dobrotliwe milczenie, wyrozumienie poprzez mądrość potrafi leczyć ludzkie kaprysy i uzdrawiać niepotrzebny nikomu smutek, zamieniając go na radość. Pobłażanie w niektórych przypadkach bardzo pomaga duszom pogubionym uczuciowo i intelektualnie. Dobra, to może na tym zakończę. Jeszcze może Boskich Kochanków przeczytam, bo do dzisiaj niedziela, to może... A jeszcze Maćka, najpierw Maćka, dobra. Maciek, taki krótka myśl. Wiara, taki tytuł.
Wiarą ukorzyć trzeba zmysły i rozum swój, duch wplątany w nieboskie prawa zmysłów i ciała. Serce zmieszane myśli, że jest ciałem. Serce zmieszane myśli, że jest ciałem. Tam powinien być przecinek, to wtedy inny akcent. Tożsamość serca jest zmysłowa, lecz zmysłem miłości niepożądania. Pożądanie z raną, która usprawiedliwia każdego człowieka. Dlatego Bóg od nikogo się jeszcze nie odwrócił. Nie odwrócił się Bóg od nikogo i powiedział ojciec Pio, że Bóg sprawi tak, żeby wszyscy kiedyś, jak już się kosmos będzie kończył, nie Ziemia, ten świat jeszcze będzie długo, długo istniał, ojciec mówi, bardzo, bardzo długo, nie rozwali się na pół ta planeta. Ten rów mariański nie wysadzi się w powietrze i tam żaden atom nie wpadnie, już takie różne tezy są. Nie, ojciec mówi, żeby się długo, długo jeszcze nie będzie końca, no bo przecież cały kosmos jest pełno jeszcze aniołów, którzy muszą wrócić, muszą się jeszcze tułać, kręcić w tych wszystkich kulach, planetach i słońcach i żyć, doświadczać miłości, smutku i przybliżać się do Boga. To jest droga jedyna, ale nie odpuszczają, jak ojciec mówi, nie odpuszczają, my też nie odpuszczamy często. Właśnie te lewactwo, ta lewica, ma złe ideologie i dlatego oni nie odpuszczają, bo tak ich nauczyli. Komuna już tak ich utkwiła w nich, że to już nie do przerobienia, że tak powiem. Tak samo i taki umrą, większość takich umrze już i będą musieli się jeszcze raz urodzić. Kiedyś pytałem o pewne osoby, nawet konkretną jedną też powiedział mi ojciec Pio. W moim wieku ta osoba jest. Powiedział mi ojciec Pio, że już się nigdy nie zmieni. Pomimo, że ma wolność i wszystko, już się nie zmieni. Trzeba iść do przodu, trzeba rwać do przodu, pruć do przodu po tej autostradzie, która niedługo będzie, bo Polska wypłynie na piękną autostradę kiedyś. Na razie PiS, jak ojciec powiedział, jest walcem, wyrównuje te pagórki, doły, wyrównuje to wszystko. Te afery wyjaśnia to wszystko, co się dzieje, co PO zrobiło, co posprzedawali, co łapu wybrali i tak dalej. To wszystko PiS to wyrównuje, pokazuje. No taka jest gra. I potem dopiero będzie wylany asfalt i pójdzie dopiero autostrada. I Polska właśnie będzie jeszcze innym pomagać. Już zaczyna pomagać innym, zwłaszcza Ukrainie. Więc wszystko jest wspaniale, rząd jest wspaniały, a następni będą jeszcze wspanialsi. Oby tylko do wojny nie doprowadzili kolejnej. No dobra. Więc są ci komuniści, ci, którzy taką ideologię przyjęli, tak w Rosji jest to samo przecież w Federacji Rosyjskiej. Tam oni już nie zmienią się. Ci generałowie, ci w telewizji się nie tak szybko nie zmieni. Tam nie mają opozycji takich konstruktywnej, która by coś powiedziała, no bo on wszystkich pozaszczera, pozamyka, powywala gdzieś tam na jakąś, wywieźć na jakąś wyspę. Ja to tak, jakbym był takim, jakbym, tak po ludzku mówię teraz, gdybym miał taką władzę, to bym wziął tych wszystkich lewaków, tych komunistów, wywiózł na jakąś wyspę, dokarmiał ich tam i wysłałbym tam księży, misjonarzy, żeby ich nawracać. I potem ich z powrotem przywiózł. No ale to jest niemożliwe przecież. Każdy musi się sam tutaj we wnętrzu nawracać, oświecać, bo najpierw jest oczyszczenie, muszą się oczyścić z tego komunizmu, z tych ideologii, z tych genderów i innych bajerów. Potem oświecić się, zrozumieć życie, czego ono dotyczy, po co ono jest, jaki ma cel i sens. I potem dopiero się zjednoczyć z wiecznością. Dopiero potem jest zjednoczenie. Jeszcze za życia można się już zjednoczyć. To nie znaczy, że będziesz cuda robił. Nie, możesz nic nie zrobić, ale będziesz zjednoczony z miłością, z Bogiem, a potem tylko uśniesz i od razu lądujesz w niebie. Nie trzeba żadnych cudów do tego. Cuda czynią tylko wyjątkowe osoby, którym Bóg to pozwalał, żeby zaświadczyć o prawdzie. Jezus też czynił trochę cudów.
ale dużo dodali. Tak samo Franciszek, jak się czytać kwiatki świętego Franciszka z Asyżu, ja czytałem przecież i filmiki są, no to Franciszek tak, no to jest tak wylukrowane po prostu, specjalnie, tak dużo cudów to znowu nie robił. Bez przesady, był normalny. No ale pod koniec życia też stygmaty dostał, jak ojciec Pio na początku, na koniec. Ci, którzy kochają Jezusa i mają specjalne łaski, to dostają te stygmaty, jak Katarzyna Szymon, opowiadałem wam, tutaj w Katowicach żyła blisko. Byłem u niej osobiście. No, ojciec Pio, to wiadomo, miał 50 lat, nosił te stygmaty, czy nawet więcej. I na koniec po śmierci mu zniknęły. Teresa Neumann, Niemka, przecież też miała stygmaty, znana. Niemcy o niej zapomnieli. Jakiś Scholz teraz wojuje. No, zamiast się zająć pani właśnie stygmatyczką, którą miał w Niemczech. Dlaczego oni tak nie myślą? To by troszkę zmądrzeli, zrozumieli. Oni są na etapie raczkowania jeszcze, w pieluchach są. Jeśli chodzi o rozwój duchowy, wewnętrzny, a potem ten rozwój duchowy i wewnętrzny rzutuje na rzeczywistość, na ekonomię, na nasze granice, na wszystko. Jeśli to się źle dzieje, to znaczy, że nie są rozwinięci duchowo. Putin to absolutnie nie jest rozwinięty duchowo, bo on widzi wszystko na zewnątrz. Pycha go rozpiera i głupota. Dlatego za takich ludzi się modlimy, za takich Hitlerów, Stalinów i innych brzydkich aniołów, którym skrzydła podpaliły się i zostały takie czarne, jakieś kikuty tylko mają, a nie skrzydła. A powinny być piękne, białe i fruwać po niebo samo. No dobra, to wam jeszcze na koniec przeczytam boskich kochanków. Na pocieszenie. Och, słodki mój, dotykasz moich włosów i czuję, jakby delikatny powiew letniego wiatru dotykał mojej głowy. Jesteś moim aniołem, skarbem, na który czekałam długo. Wzruszona do głębi czuję, jak kochasz mnie najcudowniej. Twoja szlachetność i siła ramion jest moją chwałą, tarczą przed samotnością. Przez twój urok zapomniałam o wszystkim, zapomniałam nawet swoje imię. Na wieki zraniłeś mnie rozkoszami swojej miłości. Jestem ze szczęścia rozpromieniona. To jest obraz zjednoczenia. Zjednoczenia mistycznego właśnie, z Bogiem, z niebem. A tu od tak samo jakim takim obrazem zjednoczenia takiego mistycznego, ale to trzeba mieć duchowość, bo sam seks to jeszcze nie wszystko. Jeśli mamy mistykę w sobie, to właśnie jest to takie zjednoczenie nawet fizyczne kobiety i mężczyzny. No to jest symbolem tej mistyki właśnie, tego zjednoczenia, które na końcu jest w niebie. Dlatego ojciec Pio kiedyś mi też powiedział, że seks rozpala duszę, bo jest to dążenie do przyjemności, do zaspokojenia, a przecież w niebie też musimy zaspokajać swoje pragnienia tak samo. Dlatego ojciec to powiedział, że w niebie się nic nie musi, nic nie potrzeba, tylko się chce. Chce się tych pragnień, tych nawałnic miłości, nawałnic szczęścia i łapania tego szczęścia duszą i swoim ciałem niebiańskim. No to do tego dążmy. I wtedy, jak będziemy tak zjednoczeni w duszy, w miłości, to i gospodarka będzie lepsza, i polityka będzie duchowa, będzie boska świeckość, nie będzie jakichś takich religii specjalnie po to, żeby nam jakieś kagańce zakładać, jakieś doktryny, które wymyślają i zmuszają ludzi do tego, do tamtego. Nikogo do niczego nie wolno zmuszać. Nawet do chrztu. Ojciec Pio mówił, że każdy musi sam decydować i powinien dorosły człowiek zdecydować o tym, czy chce być chrzczony, czy nie. No widzicie, tak to jest. No cóż, Kościół nawywijał dużo, musi to wszystko pozmieniać za jakiś czas, bo będzie źle. To trzymajcie się do następnego. I pa, pa.